Historia Alicji Fusz. Ostatni wieczór. Do zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 lutego. Alicja bawiła się wraz ze znajomymi w jednym z miejscowych klubów. Dostała pozwolenie, by spędzić noc u koleżanki. W domu miała się zjawić następnego dnia o 7 rano, lecz o tej porze Alicja już nie żyła. Przy zwłokach nie znaleziono żadnych dokumentów ani telefonu komórkowego. Dopiero kilka godzin później udaje się zidentyfikować ciało i zostaje powiadomiona rodzina. Policja nie ma wątpliwości, że doszło do zbrodni. Ofiara ma na swoim ciele liczne obrażenia, m.in. ślady duszenia i obrażenia głowy. Otworzono ostatnie godziny życia dziewczyny, przesłuchano świadków, sprawdzono monitoring i ustalono, z kim Alicja spędzała swój ostatni wieczór. Ostatni wieczór w życiu. Dziewczyna została znaleziona półnaga i ubrania były rozrzucone dookoła, lecz sekcja zwłok wykluczyła gwałt. Policja nie wzięła pod uwagę motywu seksualnego. Tą sprawą żyje cały Rybnik. Minął już ponad miesiąc od zdarzenia i po dzień dzisiejszy chory psychopata morderca wrzuca na profil facebookowy dziewczyny i upokarzające zdjęcia, wypisuje przerażające wiadomości do jej znajomych i wrzuca niepokojące filmiki. Było wiele śladów, tak samo jak i tropów, lecz żaden nie okazał się prawidłowy. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kim jest morderca młodej, pięknej Alicji, jaki był jego motyw oraz co chciał tym osiągnąć.